Dobry wieczór Państwu. Jestem bardzo mile zaskoczona, że tak wielu z Państwa zechciało w środku tygodnia odwiedzić Muzeum Narodowe w Warszawie, choć byłam przekonana, że tak ogólnie postawiony temat jak wyobrażenia rodziny nie spotkają się z entuzjazmem publiczności. Chociaż rodzina jest jedną z najważniejszych wartości epoki Biedermajera, o czym świadczy obfita ikonografia, mnogość przedstawień prezentujących konkretne rodziny, bardzo różnych zresztą warstw, bo nie tylko mieszczaństwa, które wydaje się takim głównym bohaterem Biedermajera, zwłaszcza w tak silnych państwach jak Cesarstwo Austriackie czy Prusy. Będę Państwu pokazywać przykłady zarówno rodzin mieszczańskich, prawniczych, urzędniczych, ale również rodzinę ślusarza czy rodzinę cesarską. No właśnie ta uderzająca popularność przedstawień rodziny, małżonków z dziećmi, rzadziej, ale jednak z dziadkami, świadczy o nowej randze rodziny w początkach XIX wieku, co było oczywiście wynikiem przeobrażeń społecznych, tej rosnącej w siłę właśnie klasy średniej, potrzebującej takiej silnej reprezentacji, ale również zaakcentowania znaczenia więzów pomiędzy krewnymi, pomiędzy rodzicami a ich dziećmi. I to ma związek z jeszcze jedną kwestią dotyczącą właśnie tej struktury życia społecznego, to znaczy takim stopniowym oddzielaniem się sfery prywatnej od sfery publicznej. O tym zresztą piszą badacze, żeby przywołać w tym miejscu Jurgena Habermasa, piszą o tej potrzebie mieszczańskiego życia skierowanego do wewnątrz, to znaczy życia właśnie domowego, prywatnego, a nie życia na pokaz. Taki porządek bowiem przedstawienia dominował w poprzednich epokach, kiedy oczywiście także mamy do czynienia z rozmaitymi reprezentacjami rodziny, ale najczęściej są to wyobrażenia wielkich rodów, arystokratycznych rodzin, gdzie w istocie chodziło przede wszystkim o zademonstrowanie pozycji majątkowej, społecznej, ciągłości rodu. Znakomicie zdajemy sobie sprawę, że często te interesy majątkowe, rodzinne przedkładano ponad prywatne uczucia, że samo małżeństwo było no przede wszystkim właśnie efektem takiego familijnego układu, a zabezpieczenie tych właśnie przywilejów wpisanych w określoną klasę społeczną, w tym wypadku chodzi o arystokrację rodową, było najważniejszym punktem honoru. Zdarzało się przecież, że małżonkowie mieszkali oddzielnie, a stosunki międzyludzkie naznaczone były chłodem. To dotyczy również stosunku do dzieci. To się powoli zmienia od drugiej połowy XVIII wieku, od tych nowoczesnych, można powiedzieć, postępowych doktryn wychowawczych oświecenia, którym między innymi patronuje Rousseau, a które domagają się uwzględnienia specyfiki wieku dziecięcego. To właśnie Jean-Jacques Rousseau domagał się takiego, można powiedzieć, naturalnego wychowywania dzieci, począwszy od wieku niemowlęcego, od chowania w takim naturalnym otoczeniu karmionego przez matkę, chociaż przez poprzednie stulecia dzieci wychowywane były często oddzielnie od matki, głównie poprzez rozmaite mamki
bony i tak dalej. Nie chcę przez to powiedzieć, że ta sytuacja na początku XIX wieku zmienia się w sposób taki rewolucyjny czy gwałtowny. Jest to, jak podkreślam, proces, który trwa od XVIII wieku, a malarstwo, o którym będę mówić, które dzisiaj tytułujemy mianem Biedermajera, znakomicie te przemiany rejestruje, utrwala, dokumentuje te nowe stosunki międzyludzkie, chociaż przecież nadal w epoce Biedermajera, także w tej mieszczańskiej warstwie, znamy to z literatury, z pamiętników, z różnych źródeł historycznych, bywały małżeństwa kojarzone na zasadzie interesów dwóch rodzin. Tym niemniej rodzina, zarówno jako temat literacki bujnie rozwijającej się powieści obyczajowej, jak i malarstwa, co za chwilę Państwu zobaczą, ta rodzina prezentowana jest już nie tylko jako, nie wiem, ważna komórka społeczna, ale także siedziba uczuć, ciepłych relacji, co odzwierciedlają gesty, objęcia, spojrzenia często, jakimi darzą się małżonkowie, dzieci i rodzice. To właśnie ta idylla rodzinna w znaczący sposób buduje nasze wyobrażenia o Biedermajerze. Zwłaszcza po I wojnie światowej, kiedy nastąpiła taka fala zainteresowania, wzmożona fala zainteresowania pierwszą połową XIX wieku jako tymi idealnymi czasami dziadków, po tych wstrząsach, jakie dotknęły całą Europę, epoka ta, nazywana czasem metternichowskiej restauracji w cesarskiej Austrii, jawiła się właśnie jako czas spokoju, harmonii, pielęgnowania międzyludzkich relacji, jako czas takiego właśnie czystego i szczerego rodzinnego życia, jakie malował między innymi w swoich powieściach Adalbert Stifter, austriacki pisarz w późnym lecie. Te rodowe historie oczywiście i takie wzorce moralne rodziny występują bardzo licznie w ówczesnej literaturze lub też w literaturze odnoszącej się do tych czasów, żeby przypomnieć na przykład Buddenbrocków Tomasza Manna, ale też z naszego rodzimego gruntu, na przykład książkę Pamiątek Narcyzy Żmichowskiej, która jako taki wzorzec moralny szkicuje rodzinę, poczciwą rodzinę ślusarza, czyli te niziny miejskich rzemieślników. Uważano wówczas, czyli po I wojnie światowej, że Biedermajer to ostatni okres równowagi społecznej przed tą wielką zawieruchą, jaką przyniosły wydarzenia 1948 roku, nazywane Wiosną Ludów, rewolucja marcowa w Berlinie. Jeden z badaczy, Alfred Rosenberg, pisał wręcz w latach 30. czasy ogrodowej altanki i rozmarzonej dziewczęcej egzystencji minęły bezpowrotnie. Innymi słowy, ten okres, w którym tak z takim szacunkiem, a czasem wręcz nabożeństwem podchodzono do rodziny, zaczął być idealizowany, zwłaszcza w kontekście tego wielkiego rozpadu, kryzysu duchowego Europy, jaki nastąpił w czasie I wojny światowej. Te przedstawienia, o których dzisiaj będę mówić, pokazują bardzo różne grupy społeczne, różne profesje,
różne zajęcia, którym, czy rytuały codziennego życia, którym oddawało się zamożne mieszczaństwo, ale czasem też arystokracja przedstawiająca się po mieszczańsku w taki pozornie nieoficjalny sposób, bez akcentowania przepychu, reprezentacyjnych cech portretu. I to generalnie cecha, która pozwala nam dzisiaj charakteryzować Biedermeier jako zjawisko kulturowe, ale także problem stylistyczny, bo mamy świadomość, że równie skromnymi w cudzysłowie meblami otaczali się właśnie przedstawiciele magnackich rodów w Polsce, arystokracja pruska, czy sam cesarz Franciszek I i jego dzieci. Po to właśnie, aby w sferze prywatnej móc się cieszyć intymnością, przytulnością, zacisznością domu. Naturalnym otoczeniem tych przedstawień rodziny jest właśnie albo pięknie urządzone wnętrze domu, co za chwilę jeszcze będę pokazywać, świadczące również o zamożności modeli zleceniodawców, albo ogrodowe altanki, rzadziej pejzaż, ale zazwyczaj mamy w tych plenerowych przedstawieniach rodziny także do czynienia z taką naturą oswojoną, bezpieczną, uładzoną, do której człowiek ma zaufanie, w której dobrze się czuje. W odróżnieniu od tych romantycznych wizji, w których pejzaż staje się nośnikiem Boga, w których dopatrujemy się jakiejś ekspresji absolutu, w Biedermajerowskim świecie panuje ład. Można byłoby tu powiedzieć za niektórymi badaczami niemieckimi taki właśnie duch rezygnacji i bezpieczeństwa. Jeden z pierwszych przykładów, który tu przywołuję, znajduje się na naszej wystawie. Teraz może mają Państwo trochę zakłócony odbiór tego dzieła, bo to jest przecież maleńki obrazek. I to znowu cecha dość charakterystyczna dla całego Biedermajera w malarstwie. Te małe formaty obrazów musiały bowiem odpowiadać skromniejszym mieszczańskim wnętrzom, ale przecież także w rezydencjach ziemiańskich na jednej ścianie znajdowała się cała grupa tego typu przedstawień niewielkich rozmiarów. To była galeria przodków, jakichś szlachetnych antenatów, ale również współczesne wizerunki rodziny. Modne były przecież zamawiane pary portretów męża i żony. Taki przykład na naszej wystawie Jana Chruckiego, teściów artysty małżeństwa Bębnowskich, także się znajduje. Czasem rodzice zamawiali portrety dzieci, nie mówiąc już o miniaturach, które trochę pełniły funkcję późniejszej fotografii, których przepiękny wybór znajdą Państwo w naszej gablocie. Wszystkie te wizerunki w gablocie na wystawie. Wszystkie te wizerunki miały więc za zadanie utrwalać pamięć, ale również utrwalać pewne uczucia rodzinne. Oprócz tego, że nierzadko także były wyrazem dumy, samozadowolenia zleceniodawców, którzy chcieli podkreślić w ten sposób swój prestiż, aspiracje właśnie, wzorując się na tych wyższych warstwach społeczeństwa i szukając takiego godnego wizerunku. Choć uderzające jest to, że w wielu tych obrazach
artyści nie szczędzili swoim modelom oznak starości, brzydoty, czy no, takiej zaciętej miny w bardzo realistyczny sposób, oddając szczegóły fizjonomii. W tym jednak wypadku obrazu Wilhelma von Harniera, niemieckiego malarza, artysta z rodziną przed sztalugami z 1838 roku, mamy do czynienia z takim idealnym wyobrażeniem rodziny, pochwałą małżeńskiej miłości, ale też rodzicielskiej troski. Jest to obraz przedstawiający tę właśnie oazę, jaką staje się dom. I proszę zwrócić uwagę, że artysta tworzy tutaj w tym naturalnym otoczeniu, w tym domowym środowisku, otoczony właśnie ciepłem rodziny, widokiem dzieci, niejako sugerując nam, że tematem jego malarstwa jest właśnie to, czego sam doświadcza w swoim prywatnym życiu. Przy tej okazji możemy zaobserwować, zachęcam, żeby podeszli Państwo do tego małego, uroczego obrazka na wystawie, jakimi zabawkami bawiły się ówczesne dzieci. Żeby może ten idylliczny nastrój nieco przerwać, to dodam, że artysta w tym samym 1938 roku zmarł. No i takich paradoksów w tej epoce oczywiście jest bardzo dużo. Musimy mieć świadomość, że ten świat, który prezentowany jest w Biedermajerowskich obrazach, jest mocno skonwencjonalizowany. To jest taki świat, który projektuje pewien moralny wzorzec rodziny, czy to mieszczańskiej, jak w tym wypadku artysty, mieszczanina, który tworzy w prywatnym zaciszu. Tutaj widzimy przepiękne, takie delikatne firanki, łagodną linię stolika z nieodzownym bukiecikiem kwiatów. To właśnie rodzinne szczęście. Wspominany przeze mnie wcześniej Adalbert Stifter, taki sztandarowy literat doby Biedermajeru w Austrii, popełnił samobójstwo, choć na kartach swoich powieści snuł wizję tego idealnego świata, w którym kupieccy synowie zachwycają się kwiatami, okazami mineralogicznymi i wydawałoby się, żyją szczęśliwi. Otóż także w tej epoce miały miejsce rozmaite dramaty ludzkie, poczynając od chorób, śmierci, aż po zdradę. I jeśli zmierzymy te obrazy realizmem, jaki znamy ze sztuki połowy XIX wieku, nie mówiąc już o kolejnych dekadach XIX stulecia, coraz dogłębniej penetrujących psychikę ludzką, obsesje, lęki egzystencjalne często, to ten świat Biedermajeru wydaje się fałszywy, wydaje się taką właśnie projekcją, ułudą rodzinnego szczęścia. Proszę też zwrócić uwagę na to zachwycające otoczenie, w jakim zazwyczaj prezentowani są modele, jak w tym wypadku obrazu Antoniego Blanka z Muzeum Narodowego w Warszawie z 1825 roku. Też autoportret artysty z rodziną, z pięknym takim jeszcze empirowym fortepianem, z pięknym prawdopodobnie kaszmirowym szalem na oparciu, z uroczymi dziewczynkami, z otwartymi śpiewnikami. To moment rozkoszy codzienności, przyjemności wspólnego muzykowania podglądanego przez artystę. Ja muszę tutaj jako kurator
dokonać publicznego rachunku sumienia, że strasznie żałuję, że tego obrazu nie pokazaliśmy na wystawie. On jest bardzo duży i trochę miałyśmy obawy, że za bardzo zdominuje całą ekspozycję, zwłaszcza tych dużo mniejszych obrazów. Już nie mówiąc o tym, że też w zestawieniu z takimi najbardziej realistycznymi portretami ten wydaje się dużo bardziej klasycyzujący. Ale myślę, że przy tym pięknym fortepianie żyrafie, który znajduje się w pierwszej sali naszej wystawienniczej galerii, rzeczywiście to dzieło wspaniale by zagrały. Pamiętamy o tym, że te Biedermajerowskie wnętrza charakteryzowały się właśnie czystością, prostotą, często taką symetrią w ustawieniu mebli, ale z drugiej strony przepełnione były rozmaitymi przedmiotami wynikającymi właśnie z tej kultury pierwszej połowy XIX wieku. W tych wnętrzach, co będzie może widać lepiej za chwilę, jest mnóstwo drobiazgów, bibelotów, ale także dzieł sztuki, co jest kolejnym dowodem na to, że sztuka pełniła bardzo ważną rolę, że stanowiła przejaw no, takich aspiracji estetycznych, ale również często intelektualnych. Sam cesarz Franciszek I mówił: zachowaj jedność rodziny i traktuj ją jako największe dobro. No właśnie, w odróżnieniu od tych wyobrażeń, nie tylko wyobrażeń, ale także od no, rzeczywistości takich magnackich, wielo-często pokoleniowych rodzin żyjących w zamożnych rezydencjach, pałacach, przepełnionych rozmaitymi gośćmi, rezydentami, często przez lata mieszkającymi z bogatymi krewnymi czy przyjaciółmi. Taki podstawowy model mieszczańskiej rodziny Biedermajerowskiej nazywany jest modelem nuklearnym. To znaczy jest to mała rodzina składająca się przede wszystkim z rodziców i dzieci. I takich przykładów najwięcej będzie na naszej wystawie, jak i w tej prezentacji. Można więc mówić o takim zmniejszeniu się liczebności rodziny i zarazem o uproszczeniu jej struktury. To pozwalało także na takie łatwiejsze celebrowanie prywatności, a zwłaszcza wtedy, kiedy właściciele domu byli na tyle zamożni, żeby wydzielić też odpowiednie przestrzenie na różne aktywności życia. To znaczy salon, który jest najbardziej reprezentacyjną przestrzenią, ale również gabinet pana domu, buduar, który jest przestrzenią kobiety, często stanowiąc rodzaj takiego studia artystycznego, bo przecież kobiety w tych buduarach oddawały się domowym robótkom, haftom, amatorsko uprawianej akwareli, ale było to również miejsce na taką samotną lekturę, często potajemną, romansów, w których no, tak kaznodzieje jak moraliści upatrywali nieustannie zguby wielu kobiet. W zamożnych domach były także palarnie albo stoły bilardowe, czy całe pomieszczenia na grę w bilard. Tutaj oczywiście tego typu no już kaprysy czy ekstrawagancje dotyczyły no głównie sfer ziemiańskich. To, co mają Państwo przed oczami, to obraz Aleksandra Kokulara, wnętrze domu artysty, jednego z warszawskich
malarzy bardzo ważnych dla tego środowiska, związanych z oddziałem sztuk pięknych, ale również artysty, który prowadził prywatną pracownię, który był kolekcjonerem. W tej pracowni kształciło się także wielu artystów. I tutaj proszę znowu zwrócić uwagę, że no z jednej strony oglądamy taką, wydawałoby się, banalną scenkę lektury żony pogrążonej w takiej zadumie, melancholii i dwóch córeczek, ale przy tej okazji artysta przemyca szereg informacji o swoim nie tylko życiu prywatnym, ale również zawodowym, prezentując wspaniałą galerię obrazów, pokazując właśnie tę harmonię, swoisty błogostan życia rodzinnego. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że w ówczesnych realiach bardzo silnie zarysowany był taki podział sfer kobiecej i męskiej, czyli męża i żony, ojca i matki. Dla mężczyzny najważniejsze było zapewnienie jakby dobrobytu rodziny. To on był odpowiedzialny za interesy, dochody, wydatki, choć nierzadko te domowe rachunki prowadziła żona. Inaczej mówiąc, mężczyzna funkcjonował w sferze publicznej, a kobieta w sferze prywatnej, domowej, bo przecież jakby głównym celem życia kobiety było wydanie na świat, najpierw dobre za mąż pójście, a potem wydanie na świat potomstwa, zapewnienie właśnie takiego miru domowego, estetyki domowego ogniska, zapewnienie także wszystkich niezbędnych do życia w gospodarstwie domowym towarów, przedmiotów, od wyposażenia domowej apteczki, poprzez spiżarnię, poprzez jakąś wyprawkę z okazji zamążpójścia córki, po rozmaite doraźne czynności, jak na przykład reperowanie odzieży. Kobieta więc była wyłączona z tego męskiego świata rywalizacji, chociaż z drugiej strony musimy pamiętać, że, co widać także w obrazach, które tu pokazuję, no stanowiła taką wizytówkę męża, zwłaszcza kiedy odbywały się jakieś ważne uroczystości publiczne, wyjście do teatru, wizyta w jakichś dworskich kręgach, to wówczas kobieta musiała zadbać o swoją toaletę, aby przede wszystkim no, nie przynieść wstydu mężowi. Tak jak mówiłam, zwyczajowo ta rola żon i matek ograniczała się właśnie do domu. Kobiety były no, w pewnym sensie uzależnione od męża, chociaż wskazać można szereg wyjątków od tej zasady, kiedy udzielały się w takiej sferze życia społecznego, filantropii lub w dziedzinie edukacji. No, bo ta edukacja przede wszystkim miała w pierwszej połowie XIX wieku charakter domowy, zwłaszcza dotyczy to dziewcząt, chociaż już w latach 20. w Warszawie były pensje dla dziewcząt, ale to właśnie kobiety odpowiadały także za takie podstawowe wychowanie, najczęściej w duchu właśnie wartości religijnych, patriotycznych. Zwłaszcza dotyczy to ziem polskich. Tutaj no, obszerna literatura na ten temat, pamiętniki, ale również takie programowe, można powiedzieć, pisma naszych pisarek kobiet, żeby wymienić Klementynę Stańskich-Hoffmanową,
Henrietę Błędowską, czy nieco później Karolinę Nakwaską i jej dwór wiejski. One wszystkie podkreślają właśnie wagę edukacji, chociaż zarazem, tutaj przywołuję przykład Nakwaskiej, zaznaczają, że kobieta powinna być podległa mężowi. Jeśli mąż jest głową rodziny, to kobieta tylko ręką. Z tymi wszystkimi stereotypami oczywiście w późniejszych czasach rozprawiała się feministyczna historia sztuki, pokazując także, jak zachowawczy, konserwatywny był model ówczesnej rodziny, jak płeć ograniczała sferę aktywności kobiet. I tutaj ten przykład, który mają Państwo przed oczami, to obraz Karla Begasa, portret rodzinny z 1821 roku. Proszę zwrócić uwagę, że kobieta jest tutaj zajęta właśnie domową robótką, otoczona liczną familią, ale są to właśnie dzieci. Tak? Nie ma tutaj rezydentów czy nawet seniorów rodu, ale ten model rodziny nuklearnej. W centrum tego przedstawienia, w takiej pozycji dominującej, znajduje się jednak mężczyzna. To, że stoi, nadaje mu właśnie tę jakby rangę nadrzędną, a także sugeruje pewną aktywność, ruch, a nie przywiązanie do tej właśnie sfery domu, gospodarstwa domowego. To jest obraz namalowany przez Begasa, który przedstawił zresztą tutaj artystę, siebie w tle ze szkicownikiem. Znowu możemy mieć wrażenie, że utrwala taki intymny moment życia rodzinnego, ale z drugiej staje się nośnikiem ważnych treści i patriotycznych, i religijnych, bo za oknem widzimy fragment gotyckiej katedry. Na komodzie, czego nie widać na ilustracji, znajduje się posążek Germanii. Czyli mamy tutaj wzorzec takiej niemieckiej, pobożnej, statecznej rodziny z kobietą właśnie zajętą domowymi robótkami, bo jak uważano, ta kobiecie nie przystoi bezczynność. Bezczynność prowadzi do gnuśności i zatapiania się w romansach. I pomimo tego, że ówczesne kobiety od najwyższych sfer po właśnie takie uboższe mieszczki nieustannie coś robiły, haftowały, cerowały, wyszywały na kanwie, to później pozytywiści nazywali to jedynie pracowitym próżniactwem. A była to przecież niezwykle ciekawa sfera działalności kobiet. Jak pisała Henrieta Zdziałyńskich-Błędowska, zajęcie się ręczną igiełką dla kobiet koniecznie potrzebne. A z kolei Nina Łuszczewska, chyba jeszcze dosadniej, lepiej, żebyś nie umiała czytać, niż żebyś nie umiała lub nie lubiła cerować. I rzeczywiście od wieku kilku lat dziewczynki, może nie chcę powiedzieć tak dosadnie, że katowano, bo było to zajęcie tak powszechne i tak naturalne, ale jednak zmuszano do tego typu praktyki, jak rozwijanie i nawijanie kłębka, jakieś drobne ściegi. Tych podstaw uczono się naprawdę w wieku kilku lat, po to, aby dojść do perfekcji, ale przy okazji ćwiczyć charakter, tak właśnie uczyć tej pokory, pracowitości, skrzętności. To są wszystko podstawowe cechy wzorowej gospodyni, a przecież w ówczesnym wychowaniu chodziło głównie o to, aby mała dziewczynka potem stała się wzorową żoną, dobrą gospodynią, umiejętnie zarządzającą domowym gospodarstwem. Choć później, jak mówiłam, lekceważona była ta
no, wielka sfera działalności kobiet, to w ostatnich, wydaje się, latach na nowo wraca się do tego zapomnianego dziedzictwa pracy kobiecej. Także no, wielkie artystki podejmują często, czy przywołują, przypominają tę technikę haftu. To już w zasadzie od lat 70. XX wieku, także w monumentalnej skali i w wielkich muzeach współczesnych, w wielkich formatach, jakby oddając sprawiedliwość pracy rąk kobiecych. Jak pisał niemiecki filozof Hegel, jeżeli można jakąś partykularną umysłowość nazwać niemiecką, to jest nią właśnie ta stateczna, zamożna, swojska mieszczańskość, która w swym samopoczuciu wolna jest od pychy, w swej pobożności nie tylko z zapałem modli się, lecz jest konkretnie pobożna w życiu świeckim, która w swym bogactwie jest skromna i zadowolona, w swym domostwie i otoczeniu strojna, zawsze skrzętna i zadowolona we wszystkich sytuacjach, która przy swej samodzielności i coraz bardziej rozwijającej wolności potrafi, zgodnie z prastarym obyczajem, zachować w pełni i wiernie patriarchalne cnoty przodków. Taka rozsądna, artystycznie uzdolniona społeczność pragnie również i w malarstwie radować się swoją równie zdrową, jak i prawą, poprzestającą na małym, pogodną istotą. Myślę, że ten fragment no, w istocie oddaje całą charakterystykę Biedermajerów, ówczesnej mentalności, ale i wyobrażeń o powinnościach rodziny. Rodziny, która jest, jak mówiłam, zhierarchizowana, oparta na układzie podległości. Tym niemniej, jeśli spojrzą Państwo na przykład na obraz Jana Antoniego Simona, portret rodziny poznańskiego prawnika Jana Juliana Karkewila, to rzuca się tutaj w oczy taka właśnie bliskość w ustawieniu tych postaci, jakby bezpośredni, cielesny kontakt pomiędzy dziećmi i matką, co na przykład w takich XVIII-wiecznych, majestatycznych, reprezentacyjnych portretach nie zawsze lub rzadko było akcentowane. Kiedyś Maria Antonina, uchodząca za taką no, przysłowiową złą matkę, zamówiła portret u malarki Elisabeth Vigée-Lebrun, w którym kazała się przedstawić właśnie blisko dzieci, aby przełamać negatywny odbiór jej macierzyństwa. Tutaj w kolejnych jeszcze przykładach będziemy śledzić, że często dzieci znajdują się na rękach, przytulone do kolan, nie tylko matczynych, ale również ojcowskich. To akurat fragment przedstawienia autorstwa Eduarda Gertnera, pokój dzienny rodziny Hauschild, to są właśnie wspomniani przeze mnie ślusarze. Co znowu podkreślam, świadczy o tym, że także te niższe sfery miejskich rzemieślników odczuwały potrzebę tej wspomnianej reprezentacji. Proszę też zwrócić uwagę, że ten dom wygląda całkiem zamożnie, że nie jest to ubogie, brudne wnętrze, ale mamy tutaj okazałe lustro, wspaniałą taką właśnie witrynę z rozmaitymi drobiazgami, że w tym otoczeniu znajdują się dzieła sztuki. No i wreszcie w tym wypadku sportretowana została także babcia. W tej przestrzeni prywatnej znajdowało się często miejsce na prywatny, rodzinny spacer, czego najlepszym przykładem jest obraz Karla Spitzwega, jednego z takich emblematycznych artystów niemieckiego Biedermajeru,
artystów żyjących jeszcze bardzo długo w głąb XIX wieku. Z wykształcenia to był farmaceuta, który zajął się malarstwem. To on właśnie malował takie zabawne typy różnych miłośników kaktusów, łowców motyli, amatorów książek, które kojarzą nam się z tym osławionym Weilandem, Gottliebem, Biedermeierem. Ale tutaj zatrzymajmy się na tym przykładzie niedzielnego spaceru. Pan domu, mąż, maszeruje pierwszy z takim pokaźnym brzuszkiem, uroczym cylindrem, za nim małżonka z parasolką i nieodzownym kapeluszem, budką i wreszcie rodzeństwo w tle, jedno z dzieci z taką siatką na motyle. To moment właśnie tego wywczasu, radości z tego, co proste. Tego typu przedstawienia no nie mają jakiegoś moralizatorsko-alegorycznego przesłania. I to jest także jedna, można powiedzieć, z wielkich zalet malarstwa Biedermeieru, że odsłania to i utrwala to, co dotychczas wydawało się nieważne. Mogliby Państwo powiedzieć, hola, zaraz, przecież w XVIII wieku i w XVII wieku znajdziemy podobne rodzajowe przedstawienia, zwłaszcza w holenderskim malarstwie, tyle że no najprawdopodobniej te XVII-wieczne obrazy należy czytać wedle pewnego emblematycznego, moralizatorskiego klucza i nie są to często przedstawienia konkretnych rodzin czy konkretnych postaci. I jeszcze jeden przykład takiej rodziny, która znowu jest tutaj prezentowana akurat w tym wypadku jako pewien ideał. Dzieło, które można oglądać na naszej wystawie, autorstwa Ferdynanda Georga Waldmüllera, malarza, który zarówno zaspokajał tutaj zlecenia dworskie tych najwyższych kręgów, jak i mieszczaństwa, ale malował też sceny ludowe. I za chwilę Państwu pokażę taki przykład bożonarodzeniowej, rodzinnej scenki, w których oddawał no, to samo, można powiedzieć, przesłanie, to znaczy wagę tak dobrze skonstruowanej rodziny opartej na pewnych moralnych podstawach. W tym wypadku ta rodzina dopiero się tworzy, bowiem zamożne małżeństwo przyjmuje pod swój dach ubogiego chłopca w obecności notariusza, dokonuje się ten akt usynowienia. Ta kobieta to wdowa, która jest zmuszona sytuacją życiową, czyli w trosce o lepszy byt swojego dziecka oddaje go do domu bogatych. A nie porzuca swojego, możemy się domyślać, pierworodnego, bo młodsze dziecko znajduje się na kolanach. I znowu tutaj oglądamy tę rodzinę w takim łagodnym świetle, wśród pięknych przedmiotów, drogich dywanów, mebli, lichtarzy, kwiatów, zegarów. Ten obraz, no każdym właściwie detalem informuje nas o zamożności, zasobności tej austriackiej rodziny. Ale bardzo częstym motywem w tych obrazach są różne dewocjonalia, krzyżyki, jak również scena modlitwy, co widać na przykład w obrazku Petera Fendiego Wieczorna modlitwa. Chociaż ten sam autor, na marginesie dodam, był również twórcą okropnych, pornograficznych rysunków, więc wcale to nie wynikało z jakiegoś nabożeństwa akurat Fendiego, co z popularności tego typu
tego typu tematyki. No właśnie, bardzo często malarze pokazywali także swoją własną rodzinę, swoje własne dzieci. Tutaj mamy przykład portretu rodziny Bendeman i kręgu Szadowa. Dzieło, które namalowane zostało wspólnie przez kilku artystów: Juliusa Hübnera, Karla Zona, Eduarda Bendemana, Teodora Hildebranta i Wilhelma Szadowa, a które przedstawia rodziców malarza Bendemana z synami, córką, zięciem, którym jest też malarz wspomniany Julius Hübner, i wreszcie z wnuczką. I proszę zwrócić uwagę, jak ten cały świat, ten mikrokosmos, bo rodzina jest tutaj modelem całego społeczeństwa. Tak jak ojciec, pater, jest odpowiednikiem monarchy w ojczyźnie, w patrii, czyli tym, który sprawuje opiekę, ale też kontrolę nad całą rodziną czy państwem. Proszę zwrócić uwagę, jak tutaj cały ten rodzinny kosmos, rodzinno-towarzyski, bo to także przyjaciele, malarze, skupia się wokół maleńkiego dziecka. Dziecka, które jest takim centrum całego przedstawienia tutaj, i ruch w tym obrazie, cała kompozycja, gra spojrzeń, pięknie malowany czepiec babci tej dziewczynki, taki ciepły gest macierzyński tej pięknej kobiety przypominającej Madonnę, no, daje nam poczucie uczestniczenia w tym rodzinnym szczęściu. I tutaj wspomniany właśnie przykład takiego bardziej okazałego przedstawienia, też autorstwa Waldmüllera, w plenerze. I znowu proszę zwrócić uwagę na ten gest chłopca przytulającego się do piersi ojca. Czy jeszcze jeden przykład, tym razem, jak mówiłam, taki ludowy, ale nie mniej podkreślający ciepło relacji między ludźmi. To jest scena takiego właśnie szykowania bożonarodzeniowego drzewka. Proszę pamiętać, że ta tradycja ustawiania drzewek, często podwieszania, w zamożnych domach znajdowało się nawet i kilka bożonarodzeniowych drzew, przyszła do nas właśnie z Niemiec. I tutaj także oglądamy taką, no, trzypokoleniową, szczęśliwą rodzinę. Czy wreszcie dwa przykłady, które pokazuję, pochodzą z Danii. Wilhelma Marstranda, rodzina Wage Petersenów z 1836 roku. Znowu maleńkie dziecko, od siostry przejmuje matka, ale rodzicielka patrzy na to malutkie dziecko z czułością. Pozostali członkowie rodziny właśnie się bawią. Czy tutaj znowu proszę zwrócić uwagę na taki, no, niepozorny, ale jak zdradzający dużo gest opierania się o nogę ojca w obrazie Wilhelma Benca, czy wreszcie Christian Wilhelm Eckersberg i rodzina Natansonów z 1818 roku, gdzie wracających po audiencji u królowej rodziców, Natansonowie byli bardzo zamożnymi kupcami, znaczy pan Natanson, ubrani w takie wizytowe, odświętne, okazałe stroje, witani są właśnie przez gromadkę dzieci. Tutaj ten powrót na łono rodziny, powrót z tej sfery publicznej do sfery prywatnej wiąże się właśnie z takim wkroczeniem w bezpieczny, intymny świat. Tę intymność
I jak podkreślałam, taki nowy stosunek jednak do dzieci zdradzają przede wszystkim wizerunki właśnie najmłodszych. Często portreciki zamawiane przez rodziców. W tym wypadku znakomity artysta działający w Wiedniu, Friedrich von Amerling, namalował maleńką księżniczkę Marię Franciszkę von Liechtenstein w wieku 2 lat z uroczą porcelanową laleczką. I tutaj no, przede wszystkim zachwycamy się taką intymnością tego wizerunku, wykadrowanym fragmentem jej ciała, gestem przyciskania do piersi zabaweczki, rumieńcem, kędzierzawymi włosami. Pomimo tego, że przecież była to no, księżniczka o wspaniałym rodowodzie, to nie o cechy tutaj oficjalne tego portretu chodziło, ale właśnie o ten nastrój prywatności i zaciszności tej niemieckiej właśnie Gemütlichkeit. Czy równie uroczy obraz Ferdynanda Georga Waldmüllera, przyszły cesarz Franciszek Józef jako dziecko w takim stroju grenadiera. Zdarzały się nawet wizerunki cesarzy jako dzieci z gołą pupą, co no, świadczy właśnie o tym, że to był no, ważny nurt ówczesnego malarstwa. Chodzi mi o to podkreślanie właśnie takiego prywatnego charakteru tych portretów. I wreszcie jeszcze jeden taki, można powiedzieć, odmiana wizerunków, które może nie tyle przedstawiają rodzinę, ale wiążą się z pewnymi wyobrażeniami na temat ról w rodzinie, to wspomniane już zasygnalizowane przeze mnie przedstawienia kobiet zajętych domowymi robótkami. Te kobiety, tak jak w tym wypadku, ona niby czyta książkę, ale jednocześnie wykonuje właśnie tę typowo kobiecą czynność, czyli rozmaite rękodzieła. Ten model jakby wychowania i aktywności kobiet był no wprost programowany przez ówczesnych pisarzy i pisarki. Jak pisała Karolina Nakwaska, powołaniem płci naszej jest praca ręczna, mieć więcej rozsądku niż dowcipu, mniej się trudzić muzyką, a więcej użytecznymi przedmiotami, badać raczej tajemnice urządzenia domowego niż tajemnice Paryża, naprawiać bieliznę i cerować pończochy zamiast trefienia włosów, czytać kucharkę wiejską, a nie dzienniki mód. Tak podaje w Dworze Wiejskim wydawanym w latach 1858-60. Więc często mamy do czynienia z takim królestwem pani domu. W tym wypadku akurat jest to ten rodzaj ogrodowej altanki, która przeminęła bezpowrotnie, jak pisano, w latach 30. Myślę, że no z pewną nostalgią patrzymy na tego typu przedstawienia, chociaż no także na tej sali jest wiele przedstawicielek płci pięknej, która już dzisiaj niechętnie godzi się na ten bittermajerowski stereotyp wyłącznie pani domu. To jednak chyba to, co urzeka w tym małym, zminiaturyzowanym świecie, to właśnie prostota, ład, harmonia, która emanuje z pięknych wnętrz, drobiazgowo, pieczołowicie oddanej przyrody. Że rysuje się właśnie w tych obrazach taki bezpieczny,
miły świat, za którym często tęsknimy. Dziękuję bardzo. Thank you.